Cześć, z tej strony Aga Mirkowska. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić kartkę ślubną wykonaną z najnowszej kolekcji White Roses, oczywiście od Scrap & Me. Na początek przygotowanie bazy. U mnie jest to baza o wymiarach po złożeniu 10 x 21 cm. Na oblepienie pierwszej warstwy oraz wszystkich stron w środku wybrałam 4 arkusze. Docinam je do wymiaru, te ciemnozielone są docięte do wymiaru 9,75 x 20,75 cm. Drugą warstwę będzie stanowił biały arkusz i naklejony na niego arkusz w kropeczki. Ten biały arkusz to mieści na filmie wymiary, miał wymiary 8,5 x 19,5 cm, a wycięty z tego arkusza z kropeczkami, z takim dodatkowym florystycznym akcentem, ten kolorowy arkusz też jest znowu o ćwiartkę centymetra mniejszy, czyli ma wymiary 8,25 x 19,25 cm. To, co się dzieje teraz, to jest naklejanie. Tak jak tu macie pokazane, pierwszą warstwę naklejam bez żadnego dystansu, a na to tą drugą warstwę będę już kleić na dystans. U mnie, jak widzicie, to jest po prostu tekturka, jakieś takie opakowanie. Wszystko kleję oczywiście, nawet widzicie, po musach owocowych mojego synka, wszystko kleję na klej typu Magic. Papiery są na tyle grube, na tyle porządne, że tutaj nic nie faluje, nic strasznego oczywiście z nimi się nie dzieje. Cudowna jakość oczywiście tych papierów. Podklejam porządnie tym kartonikiem, tak żeby ta praca, ta kartka po wykonaniu była ciężka, żeby było czuć po prostu pieniądz i wartość tej kartki. Oczywiście, tak jak Wam mówiłam, środek też tutaj oklejam. Ja zazwyczaj staram się robić to tak, że jak wybieram tło, czyli tą pierwszą warstwę na pierwszej stronie, tej najważniejszej, to z resztek z tego arkusza docinam całość, żeby okleić. Akurat jeden arkusz starcza na to, żeby wykleić całą taką kartkę DL dookoła. Tu widzicie najnowszy wykrojnik. Jeżeli nie jesteście pewni, czy warto zainwestować w te wykrojniki, zapraszam Was do poprzedniego swojego filmu, gdzie pod koniec pokazuję, jak cudownie wszystko tutaj jest wykrojone, tnie. Jak brzytwa, przepiękna serwetka, nie tylko do prac świątecznych, ale też, jak widzicie, do prac ślubnych. Piękny wymiar, fajnie to wszystko pasuje tutaj do kartki DL. Tort podchodzi z takich dodatkowych arkuszy do wycinania w stylu boho. Serdecznie go polecam, bo jest tam na tyle dużo elementów, że przydadzą się na śluby i na zupełnie inne okazje. Z arkusza z kwiatami powycinałam różyczki, te kompozycje takie, które często przecinam na kawałki, żeby część przykleić z dołu, część z góry. No i przy pomocy kleju termicznego przyklejam już tutaj te elementy do kompozycji. O właśnie, w ten sposób często wycinam kompozycje, żeby móc je podłożyć z jednej i drugiej strony. Kleję te elementy na klej termiczny po to, żeby one dostały takiego efektu 3D. Oczywiście czasem, jak ktoś klej nie złapie, jest za słabo rozgrzany, muszę tutaj mu troszeczkę poprawić, no ale ten efekt 3D jest. Oczywiście, jeżeli lubicie, możecie kleić na dystansę albo, nie wiem, na żel medium. Żel medium daje tą możliwość, jeszcze po prostu tą naszą pracę możemy w trakcie sobie poprzesuwać. Natomiast klej termiczny jest oczywiście tutaj mocniejszy. Przepięknym elementem tego arkusza z kwiatami z najnowszej kolekcji z White Roses jest to, że tam są takie piękne różyczki. One nie wszystkie są w kolorze białym, niektóre są bardziej zielonkawe, inne bardziej ekry. I fajnej takiej dodatkowej rzeczy ta kartka zyskuje. To, co zawsze dodaję do kartek, nie wiem, czy to mój znak rozpoznawczy, ale bardzo polubiłam tego typu robienie pętelek ze sznureczków zamiast kartki. Praca jest wtedy po prostu delikatniejsza, a te sznureczki powodują, że tam, gdzie są jakieś dziury w kompozycji, po prostu je tym łata. Kartka jest już prawie gotowa, no ale trzeba dodać napis. Napis pochodzi z jednej ze starszych kolekcji Scrap & Me i jest wycięty wykrojnikiem. Nie mogłam się zdecydować na enamelki. Finalnie wybrałam perełki, tak żeby to było właśnie ślubnie, tak delikatnie, elegancko. Myślę, że tutaj perełki będą i pasują moim zdaniem idealnie. Naklejam 3 na dole i jeszcze 3 trafią w różnych miejscach u góry. Bardzo lubię tego typu dodatki, one powodują, że ta praca jest kompletna. Ode mnie na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że Wam się kartka spodobała, że spodobała Wam się wykrojnik i ta kompozycja i stworzycie własne prace i podzielicie się nimi na grupie na Facebooku Lubię Scrap & Me. Serdecznie zapraszam i do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa.